dzisiaj zostały przebadane pory na razie około 40 kilku osób. Natomiast zawsze w takich akcjach dwudniowych, dłuższych, no to podejrzewam, że około setki będzie. A jak przebiega takie badanie? Badanie jest bardzo proste, bo to jest badanie przesiewowe. Pacjent słyszy sygnał, naciska w momencie, kiedy usłyszy. Czyli w słuchawkach słychać sygnał, pacjent w momencie, kiedy usłyszy, naciska przycisk. A czy to jest badanie dla osób w każdym wieku? Nie, to jest badanie dla osób, które już współpracują, czyli powiedzmy już od 5-latków można takie badanie przeprowadzić, natomiast dla mniejszych pacjentów zaleca się zupełnie inne badania. A jak wygląda przebieg dalszego badania, bo to jest takie wstępne, test słuchu, a później? To jest wstępne, mówi nam o tym, że prawdopodobnie jest jakaś niedoskonałość. Mówi nam, że prawdopodobnie jest ubytek słuchu lub też jakieś inne przyczyny, na przykład woskowina w uchu. Pacjent następnie zgłasza się do gabinetu protetyki słuchu, gdzie jest dokładnie badany. Mamy również wideootoskopię, czyli takie badanie, które pozwala zarówno nam, jak i pacjentowi spojrzeć na ekran monitora i zobaczyć swoje ucho wewnątrz. Czyli od razu widać, czy jest ucho przytkane, czy jest zaczerwienione, czy jakieś tam stany zapalne. Od razu możemy to zobaczyć i wykluczyć, bądź pacjenta z woskowiną wysłać do laryngologa. Jeśli przewód jest drożny, wtedy robimy dokładne badania audiometryczne w kabinie ciszy. Tutaj jest ono bardziej przesiewowe ze względu na hałas, ale też jest z tego powodu bardziej dostępne dla wszystkich. Dokładne badanie w kabinie ciszy i wtedy mamy już wykres, który nazywa się audiogramem, który pokazuje nam stopień słuchu pacjenta. A jakie mogą być objawy dla osób, które no, uważają, że słuch trzeba przebadać? Co takiego sprawia, że właśnie ludzie tutaj przychodzą? Musimy zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Po pierwsze, że mamy problemy ze zrozumieniem kogoś. Bardzo często osoby z niedosłuchem mówią, że one słyszą, tylko nie rozumieją. To właśnie jest pierwszy symptom, który mówi, że coś jest nie tak ze słuchem. Poza tym rozmowy w rodzinie, oglądanie telewizji, słuchanie radia, to wszystko jest związane ze słuchem, więc jeśli tutaj mamy jakieś problemy, to powinniśmy się zgłosić na profilaktyczne badanie słuchu. Ponadto zachęcamy, żeby wszystkie osoby po 50 roku życia raz do roku takie badanie profilaktycznie robiły. Czy takie badanie jest bezpłatne? Tak, badanie takie jest zupełnie bezpłatne i pomaga wcześniej wykryć niedosłuch, a co za tym idzie, czasem przez to, że ktoś wykryje wcześniej, może ten niedosłuch być zupełnie wyleczony, lub też wcześniej możemy rehabilitować słuch, czyli wcześniej reagować, rehabilitować słuch, żeby nie dopuszczać do postępu tego niedosłuchu.